Chciałabym dzisiaj powiedzieć o takiej demonicznej sile kłamstwa, praktycznie o spirali kłamstwa. Czemu chcę o tym powiedzieć? Ano temu chcę o tym powiedzieć, bo wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju takie napięcie w Kościele. Znaczy nie wydaje mi się, jestem przekonana. Owo napięcie powoduje, że kiedy nie rozwijamy się w wierze, tak? To jest taka tendencja, że się zaczyna przed tym Bogiem gdzieś tam po prostu uciekać. I dorabia się do tego potem różne dziwne historie. Chciałabym, żebyśmy przeczytali sobie werset z Ewangelii Jana, taki troszeczkę dłuższy, może nie dłuższy, ale... Ewangelia Jana 3, 17-21. W ogóle to jest takie bardzo ważne, ta prosta informacja, po co przyszedł Jezus. My musimy wiedzieć, że Jezus przyszedł po to, żeby nas zbawić. Zbawić. Żeby doświadczać tego zbawienia. Rozumiecie? On nie przyszedł, żeby sądzić świat, ale żeby świat zbawić. Teraz jest pytanie, czy ja jestem światem. Nie, nie jestem światem. Ale jeśli postępuję jak świat, tak, to potrzebuję zbawienia. My mamy zbawienie wieczne, ale bardzo ważne, żebyśmy też doświadczali tego zbawienia na różnych odcinkach, w różnych jak gdyby konfiguracjach swojego życia. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Jeśli tego się nie doświadcza, to jest taka tendencja, że się wchodzi w kłamstwo. Jest taka spirala kłamstwa. Nie doświadczam czegoś i zaczynam zwiewać przed Bogiem. Bóg w ogóle powiedział, żeby Go szukać, a ja zamieniłem ten werset szukajcie Pana na uciekajcie przed Panem. Nie uciekam przed Panem, tylko szukam Pana. Kiedy szukam Pana, tak, to też ujawniam przed Panem swoje życie. Ewangelia Jana 3, 17-21. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby świat sądził, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej miłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. 20. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Nie drżymy przed karą. Jezus zapłacił za nas cenę. Jezus spłacił za nas dług. Nie boimy się być prawdziwi przed Bogiem. Wiecie, kiedy my ściemniamy Boga, to tak naprawdę Bóg nie jest w stanie nam pomóc. Rozumiecie? Grzech ujawniony to grzech przebaczony. Sytuacja, w której sobie nie radzę i wzywam imienia Pańskiego nad tą sytuacją, powoduje, że realnie do mojego życia przychodzi co? Zbawienie. Ja już nie drżę przed karą. Rozumiecie? W ogóle Jezus w ogóle dobiegł do końca. Bóg jest zadowolony z uwagi na Jezusa. Wiecie, o co chodzi? Czemu wam w ogóle o tym mówię? Bo to my w ogóle potrzebujemy mega poczuć się bezpiecznie z uwagi na Jezusa. Kiedy będziesz czuł się bezpiecznie z uwagi na Jezusa, to zobaczysz, co będzie się działo w twoim życiu. Będziesz ujawniał swoje życie. Primo przed kim? Przed Bogiem. Bóg naprawdę ma związane ręce wtedy, kiedy my nie ujawniamy swojego życia przed Nim, tylko ściemniamy. To tak jak kiedyś Artur głosił, że pytam kogoś, co u ciebie? Widzę, że życie mu się sypie. Rozumiecie? On mówi, halleluja. Lepiej powiedzieć, raczej powinieneś powiedzieć, biada. Rozumiecie? Mamy się rozwijać w wierze. Tak? Mamy się rozwijać w wierze. Z prawnego punktu widzenia jesteśmy dziedzicami, zwycięzcami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zwyciężamy, tak? Ale są sytuacje w naszym życiu, że dochodzimy do różnych rzeczy. Nie jest tak, że zawsze jest łatwo. Rozumiecie? Fajnie się mówi o zwycięstwach, tak? Ale co wtedy, kiedy nie zwyciężamy?
Znamy swoje życie. Ja znam swoje, wy znacie swoje i ja też znam wasze. Wiecie jak jest? My możemy ściemniać. My możemy ciągle ściemniać i tak naprawdę wiecie, że Bóg ma ręce związane. Bóg ma wtedy związane ręce i tak naprawdę nie może nam pomóc. Powiem wam coś o spirali kłamstwa. Kiedyś, jak byłam, oczywiście byłam jeszcze w świecie, miałam te niecałe 16 lat i zakochałam się w owym człowieku. Ach, co ja zaczęłam robić? Ukradłam mojej mamie dowód osobisty i postanowiłam wypisać się ze szkoły. Mówię, muszę jak najwięcej czasu z nim spędzać, więc co robię? Kradnę dowód, piszę oświadczenie, że wyprowadzamy się do Niemiec i że w ogóle natychmiast muszę już nie być w ogóle w tej szkole, a wiecie o co chodzi? Chodzi w ogóle o to, że chodzi w ogóle o prostą rzecz, o kłamstwo. Boję się przyznać mojej mamie, i teraz taka prosta analogia, nie chcę powiedzieć Bogu o czymś, boję się przyznać mojej mamie, że w ogóle spotkałam mężczyznę mojego życia. Chciałabym związać z nim swoje życie, ale boję się po prostu powiedzieć, bo mama będzie, wiecie, zła i tak dalej. Więc kradnę dowód, piszę oświadczenie, biorę moją taką dobrą koleżankę i jedziemy do szkoły. Ona niby jako moja siostra, ja już umiem trzasnąć mamy podpis. Wchodzę do szkoły, mówię, co jest takie oświadczenie tutaj, wyprowadzamy się za granicę do Niemiec. Słuchajcie, oni mi dali wiarę. W ogóle wypisali mnie z tej szkoły, ale oczywiście wracam do domu. Matka już na mnie czeka ze ścierką. Wiecie, gania mnie naokoło tam stolika, mówi, dlaczego odebrałaś papiery ze szkoły? I dalej, wiecie, bo to jest spirala kłamstwa. Boję się dalej mojej mamie powiedzieć, co się wydarzyło. Boję się powiedzieć, że tak naprawdę nie radzę sobie z moimi emocjami, że spotkałam o 5 lat starszego faceta, tak, w którym w ogóle zobaczyłam ojca i w ogóle tak naprawdę to chcę z nim żyć. Mam niespełna 16 lat i chcę w ogóle życie sobie z nim ułożyć. Rozumiecie? I dalej ta spirala kłamstwa w moim życiu się napędza. Aż kiedyś, wracając skądś tam, przychodzę do Artura i u Artura w domu siedzi moja mama. Wiecie, jak się poczułam? Kiedy moja mama mnie złapała na gorącym uczynku, poczułam się zbawiona. Mówię, odkryła mnie, już teraz będzie wszystko w porządku. W ogóle już mama teraz będzie wiedziała, gdzie ja tak naprawdę uciekałam, o co chodzi. I tak jest z Bogiem. Rozumiecie? Tylko, że Bóg nas nie ściga. On nas nie ściga. Jest napisane, szukajcie Boga, a nie uciekajcie przed Bogiem. To jest bardzo ważne. Dlatego, że wtedy, kiedy my uciekamy przed tym Bogiem, tak, to zaczyna się tworzyć perspektywa takiego napięcia. I jest napięcie. Rozumiecie? Jest napięcie, jest kolejne nauczanie w Kościele, nauczanie wiary, nauczanie wzrostowe i tak dalej, a ja sobie nie radzę jeszcze w podstawowych rzeczach. Wiecie, jak to jest bardzo ważne, żeby zacząć być szczerym przed Bogiem. Szczerym przed Bogiem. Szczere serce przed Bogiem to jest podstawa, tak, do zwycięskiego funkcjonowania. Chcę wam powiedzieć, że my, za którym chodzimy kilkanaście lat z Bogiem, tak, i zawsze ogłaszaliśmy słowo, zawsze ogłaszaliśmy, że jesteśmy głową, a nie ogonem, że jesteśmy na górze, a nie na dole, że zwyciężamy i tak dalej. Ale na początku mojej drogi nie było mi łatwo. Pamiętam, jak Artur siedział w więzieniu, a ja zostałam w domu z 4-letnim synem. I wiecie, ja oddałam życie Jezusowi, ja pokochałam Jezusa, ale wiecie, co ja przeżywałam? Moje emocje szalały. Dlatego, że ja w domu oglądałam, wiecie, co ja przeżywałam jako mama, kiedy w domu jest 4-letnie dziecko i siedzi na karteczce, rysuje jakiś pociąg, tak, i pyta się, a jak będziemy jeździć do kościoła, to ten Bóg, do którego się modlimy, to on spowoduje, że tatuś wyjdzie z więzienia. Rozumiecie? To była moja początkowa droga z Bogiem. Ja z tym Bogiem byłam mega szczera. Ja mówię, ja potrzebuję, żebyś ty leczył moje emocje. Ja wzywam Twojego potężnego imienia do tej sytuacji. Ja w tej sytuacji muszę być zbawiona. Mnie już nie interesuje te ogólne zbawienie, rozumiecie? Bo masz to zbawienie, ale ja wzywam Jego imienia do poszczególnych dziedzin mojego życia, do moich emocji, do relacji z ludźmi. Rozumiecie? Jeśli nie radzę sobie finansowo, to wzywam Jego potężnego imienia i mówię, zbaw mnie z tej sytuacji. Zbaw mnie w ogóle. Potrzebuję Twojego zbawienia. Nie uciekam. Kiedy Adam i Ewa, tak, zgrzeszyli, natychmiast zaczęli uciekać.
Ucieczka nie uratuje nas. Wiecie, tak się rodzi spirala kłamstwa. To jest spirala kłamstwa. Nie doświadczam, tak? Wszyscy myślą, że ja jestem już chęt do przodu, a ja tak naprawdę przeżywam taki stres, że w ogóle chyba deprecha zaczyna do mnie przychodzić. Tutaj wyznaję, że zwyciężam, a tak naprawdę w życiu mam pojechane. Spotkałem Jezusa, ale mam pojechane w życiu. Ja w świecie nie miałam takiego napięcia, rozumiecie? Jak ja się przyglądam dzisiaj wielu sytuacjom w życiu ludzi, to ja mówię, nie doświadczasz zbawienia. Kota palisz. Rozumiesz? Zafiksowałeś się na różnych rzeczach, tak? A nie, w ogóle nie doświadczasz Boga w takich podstawowych rzeczach. Zobaczcie, to w ogóle każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Jakże ludzie boją się ujawnić tych uczynków? Ja pamiętam w ogóle, Artur siedzi w więzieniu, ja w ogóle, wiecie, no, w świecie podawałam kiedyś taką swoją siostrzenicę do chrztu. O tym się nie mówi. Nie ma od razu kozaków w wierze. Nie ma kozaków w wierze, słuchajcie. To tak się nie, no nie rodzimy się kozakami. No niestety. Dziećmi się rodzimy. Tak jak dziecko się fizycznie rodzi, tak samo i my z Bożego Ducha rodzimy się i jesteśmy dziećmi. Dziećmi. I ja w ogóle w świecie podawałam taką moją siostrzenicę do chrztu. Czemu wam o tym mówię? Mówię wam o tym, bo wiem, że też takie rzeczy przeżywacie. I macie różnego rodzaju rozsterki. I pamiętam, ja już jestem wierząca, no i się okazuje, no jestem chrzestną siostrzenicy, która to teraz ma komunię. I co mam teraz zrobić? Wiem, że chrzestna musi stać na komunii z gromnicą. Z taką tą świecą. Ja mówię, Boże, płaczę w domu. Mówię, no przecież pójdę, jestem światłością świata. Co ja w tym kościele katolickim będę robiła? W ogóle wstydzę się. Natychmiast chcę się ukryć z tą sytuacją. W ogóle jak mnie ktoś zapyta w kościele, czemu cię nie było? Wiecie, co zaraz przychodzi? Okłam. Okłam, powiedz, że byłaś gdzieś indziej. Nie wiem gdzie. Nie mów w ogóle, że byłaś na tej komunii, że stałaś z tą kromnicą. Rozumiecie? Ale ja w ogóle na tamten czas ja nie miałam wiary, rozumiecie? Ja w ogóle nie umiałam poradzić sobie w tej sytuacji i poszłam do tego kościoła. Stałam tam z tą świecą, wyłam, oni myśleli, że jestem taka poruszona tą całą sytuacją, rozumiecie? A ja płakałam sama nad sobą, ale wzywałam Boga, mówię, Boże, ja wzywam Twojego potężnego imienia, ja w ogóle potrzebuję zbawienia, w ogóle, no nie chcę chodzić do kościoła katolickiego, zaraz. Rozumiecie? Oczywiście, wiecie jak to jest, chodzisz, słowo cię porusza, bo już w ogóle duch ożywiony, oni tam jakieś pieśni śpią, w ogóle ja płaczę sama nad sobą. Rozumiecie? Ale o co w ogóle chodzi? Postępujemy zgodnie z naszym pułapem wiary. Z naszym pułapem wiary. Nie lecimy chęt do przodu, bo się przewrócimy. Bo się przewrócimy. Wynik jest. Wynik dał mi Jezus. Uczynki Jezusa są nam przypisane. Rozumiecie? Dług spłacony. Grzech wybaczony. Gdzie tu się spieszyć? Gdzie tutaj się spieszyć? To w ogóle trzeba się uspokoić. Wiecie, że w ogóle napięcie musi spaść. Musi spaść napięcie. Bo jak nie spadnie napięcie, tak, to można wybuchnąć. To musi w ogóle spaść napięcie. Bardzo duża jest potrzeba, aby przeżywać tego Boga w rzeczach podstawowych. Pamiętacie, jak kiedyś na modlitwie modliłam się o szczęśliwą duszę? O szczęśliwe dusze tutaj na tej ziemi. Czemu? Bo dopiero z tego pułapu szczęścia może się rozpocząć nasza służba. Inaczej to jest jedna wielka ściema. Inaczej to my idziemy do załamanego świata jako załamani chrześcijanie i ludzie ze świata mówią, skoro ty jesteś taki załamany, tak my połączymy siły, to się załamiemy w ogóle we dwóch. Rozumiecie? Ślepy jak ślepego prowadzi, to na 100% wpadną do dołu. Tu w ogóle, wiecie, że to w ogóle chodzi o Jezusa. O Jezusa chodzi. On za ciebie umarł, tak? On spłacił dług. W ogóle nigdzie nie musisz się spieszyć. Nigdzie. To są tak bardzo podstawowe rzeczy. Jeśli wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, żeby bardzo poważnie podejść do tego tematu. Żeby podejść poważnie do tego tematu. Wiem, że do niektórych z was z uwagi na spirale kłamstwa przyszły demony. Macie problem z podejmowaniem decyzji. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że przyszły demony. Przyszły demony i demony uniemożliwiają również podejmowanie decyzji.
życie ponad skarb i życie na kredyt nie jest dla nas. Życie ponad stan i życie na kredyt to nie jest życie dla chrześcijanina. Rozumiecie? My jesteśmy Kościołem pełnej Ewangelii, Kościołem przebudzeniowym i naszym zadaniem jest nieść pomoc ludziom. Ale żeby nieść pomoc ludziom, to my wpierw musimy dać sami pomóc sobie. Często naprawdę trzeba wykonać tak zwany krok do tyłu i w ogóle się tego nie należy obawiać. Bóg z tobą jest. On powiedział, że cię nie zostawi i nie opuści. On cię nie zostawi i cię nie opuści. Dary i powołania są nieodwołalne. Rozumiecie? Dary i powołania są nieodwołalne. Nikt nie mówi, że w ogóle, wiesz, twojego obdarowania nie będzie. Nie, to jest w ogóle nieprawda. To jest nieprawda. To są nieprawdziwe w ogóle rzeczy. Jeśli cię Bóg obdarował, tak? To jest to coś takiego, co w ogóle jest w tobie i będzie się tylko rozwijało i będzie nabierało na sile. Bóg chce przyjść do twojego życia dzisiaj ze zbawieniem. Wiecie, jak to jest, kiedy ciąży ci jakaś sytuacja. To tak samo jak na przykład kiedyś pamiętam taką sytuację, był taki facet, który siedział w pornografii i nie usuwał z komputera historii. Wiecie dlaczego? Dlatego, że już miał tak dosyć, że chciał, żeby jego żona go złapała. Siedział lata w pornografii i w ogóle nie usuwał z historii, bo chciał, żeby już go żona złapała. Był tak dociążony, był tak dociśnięty. Wiecie, bo to się w ogóle mówi, chciał być zbawiony z tej sytuacji. Chciał dostąpić wybawienia, ponieważ było takie napięcie, rozumiecie? I w Kościele też jest takie napięcie. My będziemy zawsze wysoko głosić. Ale w ogóle wszyscy musimy rozumieć, że każdy musi zrozumieć pułap swojej wiary. To wewnętrzne przekonanie to jest twoja siła. Rozumiecie? Wewnętrzne przekonanie to twoja siła. Wczoraj taki człowiek do mnie dzwonił, coś tam mówi, że coś robi. Ja mówię, a jakie masz wewnętrzne przekonanie? No tak, ja bym, to dlaczego ty tego nie chcesz zrobić, a chcesz zrobić inaczej? Wejdziesz w system kłamstwa. Dusza cię wyszydzi, twoja dusza cię wyszydzi. Wiesz, tak się potem mówi, weź autorytet nad tą duszą. No jak? Jak? Wewnętrzne przekonanie. Każdy z nas ma taką wiarę, jaka mu jest potrzebna. Rozumiecie? Trzeba eliminować napięcia. My nie jesteśmy tutaj po to, żeby sobie wygłaszać pogadankę. Wtedy, kiedy jest pogadanka, to jest pogadanka. Kiedy jest konkretne nauczanie, to jest konkretne nauczanie. A wtedy, kiedy jest poselstwo o tym, że trzeba eliminować napięcie, bo się można wywalić, bo można wybuchnąć, bo to są powody, potem, dla którego ludzie tak naprawdę, wiecie, nie przeżywanie tego Boga, no to w ogóle jest takie nieszczęście. Tak naprawdę, no co z tego, przyjdę tutaj, pomacham się i wychodzę za te drzwi i mnie życie ciśnie. No ciśnie mnie życie. W ogóle znowu czegoś nie powiedziałem, w ogóle nie, no bo w ogóle to dupy jest moje życie. To dupy jest moje życie. Rozumiecie? Chcę wam powiedzieć, że nigdy mnie Bóg nie zawiódł. Nigdy. Postanowiłam, że mu ufam. Postanowiłam, że ufam Bogu. Kiedy Artura aresztowali, to przez 3 lata i 3 miesiące byłam sama z Wiktorem. Przyglądałam się na dzieciaka, który płakał za swoim ojcem. Wiecie, przychodziły do mnie jakieś lęki. Zastanawiałam się, czy w ogóle Wiktor będzie normalny. Czy Wiktor w ogóle będzie normalny, rozumiecie? Ale ufałam Bogu, wzywałam Jego potężnego imienia. Ja wiem, teraz zbawienie do tej dziedziny mojego życia. Do tej dziedziny mojego życia. Ja nie, wiecie, ja nie szukałam wtedy służby. No jaka służba? Oczywiście ja jeździłam do kościoła, wiecie po co? Żeby budować swojego wewnętrznego człowieka i żeby być z rodziną, żeby być z ludźmi. Bo ja tak bardzo uwierzyłam w to, że jestem nowa. Ja mnie do kościoła ciągnęło do rodziny, do rodziny, do rodziny. Ale ja w ogóle wiedziałam, że ja muszę w ogóle, wiecie, ja muszę doświadczać tego zbawienia. O co chodzi? W ogóle zbawienie to jest takie, ja sobie nawet to zapisałam. Uwolnienie od niekorzystnego stanu. I teraz zobacz, w ilu niekorzystnych sytuacjach jesteś. Rozumiecie? Ja często, jak się przypatruję, mówię, nie jesteś ze mną, mówię szczery. Powiem ci, jak to działa. Jeśli nie jesteś ze mną szczery, a Bóg mnie postawił tutaj jako pasterza dla ciebie, czyli jako dar, ja nie mogę ci pomóc, jeśli ty nie będziesz ze mną szczery. Wiesz dlaczego? No nie, w ogóle nie jestem, bo tutaj jak Bóg ma związane ręce, tak samo i my mamy związane ręce.
Nie ma takiej opcji. To są te proste w ogóle zasady. Nie może przyjść zbawienie, tak, bo nie ma szczerości. I wiecie, to można wyznawać, jestem zwycięzcą, jestem diamentem, nawet kiedy upadnę w zawodzie w ogóle, jestem diamentem, wszystko fajnie, ja też. Ale pytanie, jak w tym twoim życiu? I dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dziś jest ten dzień, kiedy Bóg do ciebie puka, do twojego serca. Wiecie, czemu o tym mówię? Bo w ogóle Duch Święty do mnie powiedział tak. Bardzo dużo uwolniliście ognia i namaszczenia w ludzi. Bardzo. Wiecie? Można się zajarać. Natomiast też zdaję sobie z tego sprawę, że wasza świadomość w pewnym momencie była mniejsza. A teraz wasza świadomość już jest bardzo duża. Wiecie? I też łatwiej jest zacząć teraz pracować. To jest kwestia decyzji. Rozumiecie? To jest kwestia decyzji. Wiecie, tak samo jak na uwielbieniu przychodzi Duch Święty i ty w ogóle decydujesz, czy mu się poddajesz, czy nie. Ludzie mówią, a mnie tak nie kołysze jak ciebie. A ja tutaj na koniec chciałam zaśpiewać. Ty jesteś moim bulbulkiem, a ja jestem twoją balbinką. Ale mówię, nie zaśpiewam tego, bo w ogóle przesadzę, nie wiem, czy się ktoś nie zgorszy. Rozumiecie? W ogóle tak tylko to przeżywam tak sobie. W ogóle jestem w ogóle dzieckiem w ogóle Boga, rozumiecie? To jest ta podstawowa rzecz. Doświadczać tego zbawienia. Doświadczać zbawienia. Doświadczać tego bezpieczeństwa. Ja się bezpiecznie czuję przy Bogu. Bezpiecznie. Jezus zadowolił Boga. My tutaj nie wyrabiamy żadnego wyniku. Wiecie, o co chodzi? W ogóle nie chodzi o wynik, chodzi o nasze szczęście. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, że my mamy w domu jakieś napięcia na linii w ogóle, no nie wiem, wychowanie dzieci. Rozumiecie? Pewne napięcia w naszym życiu będą z uwagi na to, jakim gatunkiem jesteśmy. Jesteśmy gatunkiem Bożym. Gatunkiem w ogóle, który Bóg przygotowuje do tego, aby głosić w ogóle przebudzenie. I pewne napięcie będzie, bo w ogóle jest napisane, że prześladowania będziemy mieli. Więc jest pewne napięcie, ale my nie możemy mieć napięć z powodu tego, co wydarzyło się na przykład, nie wiem, na krzyżu Golgoty zostało wszystko załatwione. Krzyż powinien nas rozkomplikować, tak? A my w życiu nie radzimy. Tutaj tych napięć nie powinno być. Dlatego taka jest podstawa, żeby brać się w ogóle autentycznie za swoje życie. To jest ten czas, słuchajcie. To jest ten czas. Wiecie, jak to jest w ogóle? Bardzo łatwo jest zatwardzić swoje sumienie. Łatwo. Kiedyś wam mówiłam na modlitwie, jak miałam taką napiętą sytuację. Ja, samochód i punkty karne. Miałam bardzo dużo tych punktów. No, Albert akurat wtedy u nas był, ale mał nam sufit w kuchni. I do mnie przychodzi następny mandat, dostałam 6 punktów karnych i już mówię, teraz to już w ogóle jest po mnie, jest po prawie jazdy i tak dalej. I wiecie, gotowa, Norbert w ogóle mówi, jak masz taką sytuację, to przepisz na mnie. I wiecie, co jest w ogóle? No może to było dobre. Ja w ogóle gdzieś tam sobie siedzę i to piszę. I w ogóle, nie mogę tego wysłać, nie mogę, nie myślę tego. To jest niezgodne z moim przekonaniem. W ogóle moje sumienie mi na to nie pozwala, rozumiecie? Nie mogę tego zrobić. Mówię do Norberta, ja tego nie mogę zrobić. Posłuchajcie, ja napisałam to na siebie, te 6 punktów karnych. Normalnie powinni mi zabrać prawko. Nigdy to nie weszło na moje konto. Rozumiecie? Zaufałam w ogóle w tym temacie Boga. Mówię, teraz twoje zbawienie do tej sytuacji. Nie będę ściemniać, nie będę zatwardzać twojego sumienia, nie będę tutaj paliła kota. Przepisuję to, bo to jest w ogóle na mnie. To ja spowodowałam w ogóle te punkty karne. Nie Norbert Marczyński. Tylko ja. Rozumiecie? I wysłałam to i nigdy te punkty nie weszły na moje konto. Nigdy. Chodzi o to, że Bóg bardzo chce przyjść do twojego życia ze zbawieniem. Rozumiecie? Wiecie, jak to jest, kiedy w ogóle jak doświadczasz jakiejś ulgi. Ci, co macie zaparcia, może nie macie. Ja pamiętam, jak urodziłam dziecko, to miałam potem zaparcia, nie mogłam się załatwić. Jak się załatwiłam, to bardzo mi ulżyło. To tak właśnie jest. Chcę się załatwić i nie mogę. Tak jest ze zbawieniem. Kiedy przychodzi zbawienie, to przychodzi ulga. To przychodzi ratunek z niekorzystnego stanu. Bóg cię uratuje, ale On cię uratuje wtedy, kiedy ty nazwiesz ciemne uczynki ciemnymi uczynkami. Nie mów o nich, że one są taką świadomością. Tak mnie Pan prowadzi w tym temacie. Ja mówię, powiem ci, jaki cię Pan prowadzi. Pan tego świata.
ale nie Jezus Chrystus. Pan tego świata cię prowadzi, bo to są uczynki ciemne. Rozumiecie? Nie wolno uczynków ciemności nazywać uczynkami światłości. Bóg chce przyjść do twojego życia ze zbawieniem. Działania poza wiarą stymulują kłamstwo. Działania poza wiarą stymulują kłamstwo. Bo tak naprawdę wiecie, to jest w ogóle naturalna dla nas droga, że my się będziemy rozwijać w wierze. W wierze. Po prostu, powolutku napieramy sobie do przodu. Wiecie? I ta kula się w ogóle toczy. Wiecie? Ta kula się uświęca. Ta kula jest coraz bardziej zbawiona. Ona coraz bardziej jest bezpieczna. Ona doświadcza tego Boga. Krzyż staje się naprawdę realny. Wiecie? Korzysta się z mocy w ogóle krwi. Ale się nie pali kota. Ucieczka przed Bogiem to jest w ogóle, to jest błąd. To jest błąd. Wiecie jak to jest przeciwna sytuacja, że jak się zgrzeszy, tak? To natychmiast ludzie uciekają. Ja wiem, czemu uciekasz? Właśnie powiedz o tej sytuacji. Teraz powiedz o tej sytuacji. Teraz. Teraz powiedz. Mówiłam wam, że wydzwoniłam duży rachunek telefoniczny, dzwoniłam tam do Marzenki z kochanki. W bardzo słusznych sprawach. Ach, jakich słusznych. Mówię, buduję pastora kościoła, w ogóle mówię, autor do mnie mówi, myślałam, że zemdleję. Wiecie, w ogóle nawet przeproś. Czemu? Bo to w ogóle milion powodów będzie, żeby się usprawiedliwić. Słuchaj, a ty się nie mylisz? Uspokój się. Przeproś. Przeproś. To są te proste w ogóle rzeczy. Bo kiedy my respektujemy prawa króla, jeśli my tak naprawdę poważnie podchodzimy do tego Boga, tak? No to doświadczamy tego Boga. Wiecie, jak bardzo łatwo się pogmatwać. Bardzo łatwo się pogmatwać. Jedno kłamstwo ciągnie za siebie, za sobą następne. Jedno kłamstwo. Artur w świecie był tak zwanym mitomanem. Ja to już nie wiedziałam, co jest prawdą, a co jest w ogóle kłamstwem. Rozumiecie? Bo to w taką spiralę kłamstwa można popaść. I potem ludzie są obciążeni, obciążeni, obciążeni i obciążeni. I najbardziej krzyczą w kościele Hallelujah. To wiecie, no to jest życie. To jest życie. Życie nam się przydarzyło. Proste dotykanie Pana. Proste dotykanie Pana. Nie idzie mi, tak? Nazywam rzecz po imieniu. Biorę krzyż, biorę krew, tak? I napieram do przodu. I napieram do przodu. Ale nie nazywam to, co jest złe, dobre. Nie przekręcam tych rzeczy. To nas nie uratuje. Spójrzcie w swoje życie. Wiecie, ja w świecie chodziłam w ogromnym napięciu. W takim napięciu, w jakim my żyliśmy w świecie, to ja sobie nie wyobrażam, że ja bym w kościele żyła w takim napięciu. Spójrz teraz szczerze w swoje życie. Zobacz, czy doświadczasz zbawienia, czy chodzisz w napięciu. Napięcia emocjonalne to nie dla nas. Rozumiecie? To nie dla nas. Napięcia z powodu ciemnych uczynków to nie dla nas. To zostało przybite do krzyża. Rozumiecie? My nie musimy, w ogóle mówimy o ponadnaturalnym Bogu. My głosimy o perspektywie nieba. O totalnym zbawieniu, o totalnym ratunku. My nie musimy chodzić o własnych możliwościach, o własnych siłach. Bo kiedy ufamy Bogu, tak? Jest napisane, że w ogóle Bóg współdziała ku dobremu, tak? Z tymi, którzy go miłują, współdziała. Z tym Bogiem trzeba współdziałać, w ogóle trzeba z nim żyć. Trzeba zacząć po prostu prosto z tym Bogiem żyć, rozumiecie? Ja się śmieję, Wiktor do mnie mówi, mamo, kiedyś ci powiedziałem, żebyś mi... Bo to tak, ludzie tak się z Bogiem komunikują. Wiktor do mnie mówi, mówiłem ci, żebyś mi nie prała, a ty mi wierzysz, więc teraz będę mówił, wierz mi, to ty mi nie będziesz prała. Prosto trzeba się komunikować. To dobry tata. Z miłości do nas dał Jezusa. Jezus spłacił cały dług. Niech to w ogóle dzisiaj wejdzie do waszej głowy, że Bóg jest zadowolony. Bóg jest zadowolony z uwagi na Jezusa. Rozumiecie? On na nas patrzy jak na małych Jezusów.
Dlatego my się nie musimy nigdzie spieszyć. Tylko nieobciążony jest w stanie nieść życie. Obciążony nie. Nieobciążony tak. Obciążony nie. To są bardzo proste rzeczy. Dziś, jeśli głos Boży usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca jak w dniu buntu. Nie jesteś buntownikiem. Bunt został przybity do krzyża. My mamy nowe serca, tak? Bóg dał nam nowe serca. Nowe serca. Naszym zadaniem jest mieć twarde dupki i miękkie serduszka. To jest dla nas twarda dupa, miękkie serce. Rozumiecie? Ja bym bardzo chciała, żebyśmy się dzisiaj modlili. Ci, którzy z was popadli w taką spiralę kłamstwa, wiecie, że my w ogóle jesteśmy rodziną i my mamy sobie pomagać. To nie o to chodzi, że w ogóle ludzie tak jak wejdą obciążeni do kościoła, to tacy sami obciążeni mają wyjść. Nie. Bo my w ogóle, spotykając się z Bogiem, tak, to my chcemy zbawienia. Zbaw mnie. To nie jest nic w tym złego. Rozumiecie, że ty w ogóle potrzebujesz pomocy. Pomoc dał mi Pan, Wszechmogący Bóg. Ja nie wstydzę się powiedzieć, potrzebuję Twojej pomocy. Boże, nie radzę sobie w tej sytuacji. Potrzebuję Twojej pomocy. Przyjdź do mnie ze zbawieniem. Potrzebuję zbawienia w tej relacji, w tej dziedzinie. Tu sobie nie radzę. Rozumiecie? Szczerość przed Bogiem to jest w ogóle coś bardzo dobrego. To w stosunku do diabła mamy być twardzi. Nie poddawać się diabłu. Diabła depczemy, a Bogu się poddajemy. Oddanie Jezusowi swojego życia to puszczenie sterów swojego życia. Już nie działałeś tak, jak działałeś w świecie. Puściłeś stery. Puściłem stery i w ogóle ja puściłam stery swojego życia. Poddałam się w ogóle Bogu. Wiecie, ja sama dla siebie jestem cudem. Bo kiedyś taki człowiek mnie zapytał, a ty w świecie też taka byłaś modelka? I ja mówię, nie. Ja nie byłam w ogóle modelka. Ja byłam jak strach na wróble, jak się podpało. O Arturze mogę powiedzieć, że miał naturalne uwarunkowania lidera. A ja nie. Ja byłam bardzo wylęknionym człowiekiem. Ja z mojego domu wyszłam z potwornymi lękami. Mnie lęki przygniotły tak blisko ziemi, że ja bałam się piarnąć. Rozumiecie? Coś wam powiem. To, kim dzisiaj jestem, to jest to, że ja w Chrystusie wydobyłam z siebie zupełnie nową osobowość. Wiecie poprzez co? Poprzez to, że ja byłam z Nim prawdziwie. Szczera. Ja i Bóg, ta relacja szczera. Wtedy, kiedy nie radziłam sobie, to przychodziłam do Niego, tak? Nie chowałam rzeczy po kieszeniach. Nie chowałam tych rzeczy po kieszeniach. Szczerość mnie przed Bogiem uratowała. Nigdy nie chciałam, bo ja w ogóle wiem, co to znaczy chodzić obciążonym, bo ja w świecie chodziłam obciążona. I ja tak nie chcę w Królestwie Bożym. Ja nie chcę być obciążona. Jak coś mnie trybi, jak coś w ogóle w moim życiu się nie styka, tak? To ja natychmiast w ogóle przychodzę i mówię, nie chcę tego. To mi ciąży. To mi ciąży. Ja tego nie chcę. To jest dla mnie za ciężkie. W ogóle, Boże, ja się jeszcze do tego nie nadaję. Te buty jeszcze nie dla mnie, tak? Ja w ogóle jeszcze nie. To jeszcze jest nie moje. Ja się w tym w ogóle jeszcze nie ogarniam. Ja potrzebuję się w ogóle przygotować. W Chrystusie wydobyłam całkowicie nową osobowość. To wszystko jest dla Ciebie. Tu nie trzeba, wiecie, się, tu nie trzeba się w ogóle kopiować, w ogóle o miejsca. W Królestwie Bożym nie ma miejsca na takie rzeczy. Dzisiaj przyjdź do Boga ze wszystkimi swoimi obciążeniami. Kiedyś pamiętam, jak pewien człowiek powiedział, jak zacząłem głosić w kościele na temat łaski, tak? To pół kościoła odeszło. Wolności potrzebujecie. Realnej wolności, doświadczenia swobody. To zbawienie to jest wolność, to jest swoboda. Wolność i swoboda. To tak jak spadły z ciebie tony grzechów, kiedy usłyszałeś o Jezusie, że On ci przebaczył. Tak ze mnie tak spadł. Ode mnie odszedł demon lęku i spadł z mnie ciężar. Ja, wiecie,
Odetchnęłam. Jeszcze wiedziałam, że mam kupę w swoim życiu do zrobienia rzeczy z Bogiem. Ale ja odetchnęłam. Ja mogłam sobie... Ale wielki demon mnie przyciskał. Nie dajcie się. Nie dajcie się w ogóle takim rzeczom. Bóg chce przynieść zbawienie tam, gdzie się troszczysz. Troska powoduje, że jesteśmy nieskuteczni w Królestwie Bożym. Kiedy się troszczymy. Trzeba nauczyć się umiejętnie składać wszystkie rzeczy na Boga. Po prostu. Składam to na Ciebie. Składam i w ogóle zostawiam i nie biorę tego w swoje ręce. Kiedy przychodzę przed Boży tron i składam tam jakąś rzecz, to ja nie idę z tym plecakiem z powrotem, a najczęściej tak ludzie robią. Tak? Przychodzę przed Boga, złożyłem to, odchodzę, natychmiast idę z powrotem z tym. No tak ludzie robią. Ja mówię, po cholerę, żeś to wziął z powrotem. To należy tutaj zostawić. I tu musi nastąpić utylizacja tej rzeczy. Z tym się nie idzie, ale w tym się trzeba ćwiczyć. My chodzimy w wierze. W wierze uczymy się. Jesteśmy praktykami. Tak? Pielgrzymami w wierze. Pielgrzymujemy w wierze. Bóg chce przynieść dzisiaj realne doświadczenie zbawienia do twojego życia. Dziś, dziś, dziś. Ale bądź z Nim szczery. Będę się o was z Arturem modlić. Będziemy występować przeciwko wszelkiej demonicznej sile kłamstwa. Jeśli popadłeś w demoniczną siłę kłamstwa z uwagi na to, że wstydziłeś się mówić prawdy o sobie i poleciałeś gdzieś na wyżyny, tak? A tu życie w dolinach w ogóle jest, nie wiem, porozwalane, to trzeba wrócić. Bo ty w ogóle jesteś z Chrystusem na tronie, tak, tak. To twoja pozycja z Chrystusem na tronie, ale żyjemy tu, tu, takie ludki sobie chodzą, tu. I to tu trzeba nauczyć się żyć. Wiecie, tu trzeba nauczyć się żyć. Teraz mówiłam wam kiedyś, że modliłam się w Nasielsku o to, żeby padły wszystkie salony gier. I akurat padły takie, gdzie mój taki stary znajomy ze świata był udziałowcem, i miał z tego kasę. I mnie zaatakował teraz. Nie mogę. W mrówce. Stoję w mrówce ja i stoi on. Jest taki. Podchodzi do mnie. Od razu mi nabliżał. Ja mówię, posłuchaj. Żyjesz, bo się o ciebie modliłam. Dotkniesz mnie palcem, padniesz. Ja się nie boję takich rzeczy powiedzieć, rozumiecie? Bo ja go wskrzeszę. I mogło, że ja powiem. Zbawienie w ogóle, zbawienie. Bóg dzisiaj chce, żebyś doświadczył zbawienia. Rozumiecie? Dzisiaj, bo wiecie w ogóle, jak jest napisane, żeby nie rozdzierać przed Bogiem szat, ale serce mięsiste stwórz we mnie, o Boże. Tak jest na sprawie Chrystusa, żona się modliła o męża. Serce mięsiste, tu, miękkie serce, miękkie serce. Będziemy się modlić? Jeśli dzisiaj dostrzegasz w sobie takie rzeczy, jak kłamstwo i Duch Święty wam na pewno te rzeczy pokazuje. Chcemy się o was modlić. Jesteśmy po to, żebyśmy realnie, realnie doświadczali życia. Realnie. Realnie mamy doświadczać życia. W ogóle tego się nie należy wstydzić. Nie należy się wstydzić. W ogóle jest napisane, że będziesz wzywał imienia Pańskiego i będziesz zbawiony. Dzisiaj mamy wzywać imienia Pańskiego nad życiem, nad poszczególnymi dziedzinami swojego życia. Jeśli widzisz, że popadłeś w tarapaty relacyjne, jeśli widzisz, że popadłeś w tarapaty finansowe, cokolwiek, jakakolwiek spirala kłamstwa na w ogóle pojawiła się w twoim życiu, tak? I masz tak naprawdę, jakbyś w ogóle był ze świata. Rozumiecie? Bo w ogóle dusza niezbawionego człowieka się niczym nie różni od duszy, która się nie uświęca zbawionego człowieka. No niczym, niczym. Dlatego jest napisane, żebyśmy się uświęcali. Mamy się uświęcać. Bo tak naprawdę to możemy przeżywać, nie uświęcając swojej duszy, to możemy przeżywać takie same rzeczy jak ludzie ze świata. Jeszcze raz, dusza nieuświęcana jest taka sama jak dusza człowieka ze świata.
No taka sama, rozumiecie? Choć w tym duchu jest życie, pełnia boskości tam zamieszkała, tak, no to w duszy jest jedna wielka ściema, kłamstwo, wiecie? Bóg nas nie zasłoni nigdy. Wstańcie. Ojcze, my dziękujemy Ci za Twoje słowo. My dziękujemy Tobie, że Ty oddałeś swojego Syna Jezusa. My dziękujemy Tobie, że Jezus nie przyszedł nas sądzić, ale przyszedł nas zbawić. My dziękujemy Tobie za zbawienie, za zbawienie. Uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Cię. Podnieście swoje ręce do Boga, módlcie się. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy w tej chwili autorytet nad wszelką demoniczną siłą kłamstwa, nad wszelką spiralą kłamstwa, nad zatwardziałością serc, nad głupotą. My w tej chwili w imieniu Jezus rozwalamy te rzeczy. My mówimy zbawienie do poszczególnych dziedzin życia ludzi. W imieniu Jezusa Chrystusa. My wzywamy Twojego potężnego imienia Jezus. My wzywamy Ciebie Jezus. My mówimy zbawienie, 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 swoboda, doświadczenie zbawienia. Szakolorobasa, tolorobasa.